Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, nowy czołg, czyli polski MET CS52C. Tak został nazwany. Oczywiście, no, wiadomo, że jest to kalka konstrukcji radzieckich, różnego rodzaju. To już jest pomieszanie z pogmatwaniem. W tym odcinku rozegram jakąś pierwszą bitwę i jeszcze zobaczymy sobie, jakie parametry ma to nowe polskie cudo. Tradycyjnie zaczynamy od siły ognia. Moi drodzy, no cóż, mam nadzieję, że ta siła ognia będzie całkiem niezła, bo to jednak w medach ludzie lubią, a więc robimy badanie i sprawdzamy, co tu jest. Działo 100 mm, które ma, jak na dzisiejsze standardy, mówiąc szczerze, średnie parametry, tak? Nie są to parametry złe, ale jakieś wybitne też nie. 208 penetracji w medzie plus 270 na goldzie. Myślę, że to na dzisiejsze standardy jest to taki, powiedzmy, średniawka, czyli ani jakoś super dobrze, ani jakoś super źle. Martwi mnie tutaj 1850 DPM-u tylko, to nie jest dużo, jednak w medzie chcielibyśmy więcej mieć. No a bardzo mnie martwi niecelne działo, bo 0,39 to nie można tu mówić o celności i 2,5 czas celowania to też jest kiepski czas celowania moim zdaniem, więc prawdopodobnie jakieś inne zalety ten czołg ma, bo siła ognia tą zaletą nie jest. No to przyjrzyjmy się pancerzowi, może nie siła ognia, to może dostaliśmy opancerzonego meda. Otóż okazuje się, że absolutnie nie. Jak widzicie, cały czołg jest prawie zielony, żółto-zielony, a to oznacza, że pancerz jest cienki dosyć. Na kadłubie mamy tutaj około 80 mm, to nie jest też pod takim kątem, żebyśmy nie mogli tego przebić. No i co ważniejsze, wieża, no bo przyzwyczailiśmy się, że te konstrukcje takie naleśnikowate, a ten można powiedzieć, że do takiej należy, mają twardą wieżę. Nie za bardzo opuszczanie działa, ale twardą wieżę. No więc tutaj na wieży mamy 95 i bez problemu czołgi nas będą przebijały. Oczywiście na pewno zdarzą się jakieś rykoszety, bo to jest wieża obła, więc musi się zdarzyć jakiś rykoszet czasami, ale nie możemy na to liczyć absolutnie. Nie mamy też tutaj ściętego do środka kadłuba, mamy, jak widzicie, zaledwie 60 mm na kadłubie, z góry 20, czyli absolutna tragedia, i 30 mamy góra wieży. Co do garnka, tu w garnek nikt nie będzie celował, ale gdyby, no to mamy 80 mm. Tak naprawdę wydaje mi się, że wystarczy wszędzie strzelić tutaj, żeby przebić. Różnicę może robić tylko ten obszar, czyli osłona działa, plus tutaj to mocowanie działa. No, 260 mm akurat, jak ktoś będzie miał pecha i trafi właśnie tutaj, to się odbije. Nic poza tym ciekawego tutaj nie jest. Jeszcze nie powiedziałem do poprzedniego, 7 stopni opuszczania działa, czyli to jest tak mniej więcej, powiedziałbym, ta najwyższa wartość dla takich plackowatych czołgów. 7 stopni, to nie ma co narzekać tutaj, jeżeli czołg tak wygląda. Ale teraz oczywiście mobilność. Mobilność, czy to będzie zaleta? No jest to zaleta. Jest to czołg niewątpliwie, z tego co widać, mobilny. Mamy tutaj moc na tonę, dwie wartości podane, czyli jest to czołg, który dwie prędkości będzie osiągał w dwóch trybach. 17 koni w pierwszym, 28 w drugim, 28, no to jest naprawdę sporo tych koników. I jak się to rozkłada na prędkość? Otóż tak, że mamy normalnie 50 na godzinę do przodu, 17 do tyłu i mamy aż 70 na godzinę w tym trybie szybkim i 25 wtedy do tyłu. Prędkość obrotu całkiem przyjemna, 45 stopni. Cóż tu jeszcze można powiedzieć? No, moc silnika turbo, no normalnie 710, a na turbo ma 1150, czyli wzrost jest jednak znaczący. Czas przełączania pomiędzy trybami silnika od 2,5 do 1,5. Moi drodzy, prędkość niewątpliwie zaletą tego czołgu, tylko czy prędkość nam zrekompensuje słabą siłę ognia i jeszcze do tego słaby pancerz? To jest pytanie.
Teraz troszeczkę o wyposażeniu. Zdecydowałem zamontować tutaj stabilizator pionowy. Oprócz tego dosyłacz jest chyba absolutnie obowiązkowy. No i z trzecim modułem miałem problem. Wybrałem tutaj turbosprężarkę, aczkolwiek myślę, że z biegiem czasu może bym to wymienił na ulepszone celowanie, szybkość celowania lepszą, ponieważ nawet jak wrzuciłem chleb ze smalcem, zobaczcie, 2,29 to i tak jak na meda jest dużo. Przypominam, że to jest 100% załoga i to jest jeszcze chleb ze smalcem. Teraz troszeczkę o załodze. Załogę każdy prawdopodobnie będzie miał i po prostu z innego czołgu sobie przerzuci. Ale gdyby ktoś nie miał, no to dowódca Braterstwo Broni może wrzucić rozeznanie w sytuacji, może sobie wszechstronność też wziąć, takie perki podstawowe. Celowniczy, no to Braterstwo Broni też może wziąć strzał z biodra. Myślę, że tutaj się bardzo, bardzo sprawdzi. Tutaj mamy jeszcze kierowcę. Kierowca, normalnie hamowanie sprzęgłem w wielu czołgach biorę, ale tutaj ten obrót jest naprawdę dobry, więc pewnie gładką jazdę bym wolał, albo jazdę terenową, oprócz braterstwa. Nie wiadomo tutaj czystość czy porządek, czy ten czołg będzie się palił, czy się nie będzie palił, nie mam pojęcia. I ostatni gościu, czyli ładowniczy, no to braterstwo, możemy wziąć sobie intuicję, jeżeli nam pasuje zmienianie bardzo często pocisków. Oczywiście naprawka w miarę możliwości też w takim czołgu jest przydatna u wszystkich załogantów. Teraz opłacalność. Jest to czołg premium, można go kupić za golda. Słuchajcie, no to teraz uwaga. Mamy tutaj, o Boże, 4800 za jeden pocisk, który zada 250 uszkodzeń. Bardzo nieopłacalny pojazd do grania na goldzie, mega nieopłacalny, bo 48 tysięcy zapłacimy za 2,5 tysiąca uszkodzeń. 48 tysięcy, to jest bardzo dużo. Zwykły pocisk kosztuje 510, czyli też sporo niestety. Mógłby kosztować 300, to by było lepiej, no ale to nie 4800, prawda? Także opłacalność grania tym czołgiem będzie duża tylko pod warunkiem nieużywania amunicji premium. Nawet strzelenie z 5 razy z premki to już od razu jest 25 tysięcy, prawda? Więc to jest naprawdę coś niesamowitego, a jak ktoś będzie tylko goldem walił, to przy 20 strzałach prawie 100 tysięcy wyjdzie za amunicję. Także nie tym razem. Do boju, moi drodzy, trzeba rozegrać jakąś bitewkę. Może tu kupię jakiś kamuflaż. Niech ma. Już widzę po parametrach, że to kompletnie czołg jest nie moja bajka. Po prostu ja lubię, jak czołg ma coś specjalnego, a on ma szybkość. No, ta szybkość różnie z tym bywa, zwłaszcza jak jest jakaś bobslejowa mapka. Dobra, wszystko, 15 goldów załadowałem, nie zawaham się ich użyć, jedziemy. Okej, moi drodzy, jest to mapka Lakeville. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo lubię tą mapeczkę. Aczkolwiek tym czołgiem nie mamy za bardzo tutaj możliwości manewru. Spróbuję to ściąć. Jak widzicie, prędkość w tym trybie rewelacyjna. Wow, dostałem spota. Przyjechał tutaj lisek, więc spróbujemy coś tu podziałać. Nie wiem tylko, na jakiej zasadzie tutaj ten sidescrap będzie działał. No jeszcze jeden czołg i możemy tu pocisnąć, tylko że ten czołg musiałby tu przyjechać.
AMX jest tam. O, WZ-a. O, niedobrze, niedobrze. Ja myślę, że możemy tu cisnąć i to tak równo. Coś tam jedzie jeszcze. Nie no, WZ-a mnie upolowała, kurczę. CS zginął, jak to jest możliwe? Giną po kolei chłopaki. Nie mam tu możliwości się ruszyć za bardzo. No SU-130 ma idealną pozycję. Tylko że na mnie ta WZ-a non-stop poluje, non-stop. Szkoda, że Tiger 2 się wrąbał na środek, bo przecież kurka tu by się nam przydał. Dobra, myślę, że to jest ten czas. Nie będę używał tego trybu. No kurka, nie bój się, proszę cię. No tak, to jak będziemy grać, to dzielipa. Że ja będę zbierał zamiast ciężkiego. No kurka się schował za tym. No nie, no panowie, tak to ja tu nie ugram. No tutaj nie odbiję nic, więc... Ale ich tutaj przyjechało. Su, uciekaj, chłopie. Czołg nieodbijający, bez kitu. Jeszcze ten. Dobra, po mnie. Nie, tu widzę, nie ma co się wystawiać tak na ogień przeciwnika. Tu po prostu jest czołg nieodbijający, więc wszystko wchodzi. No chociaż z boku, tak jak się wystawiłem, to i tak bym nic nie odbił. No dobra, pierwsze koty za płoty. Rozegramy jeszcze jedną. Okej, wylosowało na mapce Zatoka Rybacka. Spróbuję podjechać gdzieś tam, korzystając z tej prędkości cudownej. Chociaż, no to nie jest jakaś rakieta, jakby ktoś sobie wyobrażał, ale niewątpliwie jak na meda dużo, ale ogólnie... No, no, no. Wylosowało na dziewiątki, czy coś tu się... Uuu, nie dostałem spota, jestem w szoku. O kurka, dostałem! Od kogo?
dostałem z Pottersa? Ale gościu odważny tym. Patrzcie, od Linksa z tyłu. Dobra, jakoś sobie tu poradziliśmy, ale oby teraz babok nie rąbnął. Ksorek jedzie spotować. Troszkę tu ryzykuję, ale tu już jest ich tak mało. Kurde, co jest? Naprawdę, o co tu chodzi? A, Burak, Burak, pan Buraczewski. Myślałem, że skoro tu tyle czołgów mamy, to Buraczewski tutaj nie będzie stąd spotował. Stare kości trzeba rozprostować. No mamy tu tego lajcika, ale czy on coś jest w stanie zdziałać? SOS, no to dawaj. Czekamy. Pięknie pojechał. Obiekt 590. Uła. To teraz Burak, żeby go tam nie... No, 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 no. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Kurka, DPM mały. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Wiem, że spazerniłem. Uwaga! Ole fuks. No spazerniłem, no co? Kurczę. Jeszcze tam jest Conway, te 30 zginął. Bez kitu, wydaje mi się, że jakbyśmy tu przeatakowali... Ja chyba spróbuję, mam 100% życia. Myślicie, że tu coś jeszcze będzie? Nie wiem, czy na tamtym, w tamtym trybie to robić, czy nie. Dobra, ryzyk fizyk, słuchajcie. Jedna z gąsienic uszkodzona. Dawaj tym, kurka, parówą. Co jest z tą parówką? No ten się wychyla i nic. Ciągnij, parówka. Protek. Kurka, będzie stał w tym krzaku. To babok mi tu przypieprzy. No dawaj, paróweczka Barego Kenta. Kurka wodna, no. Chłopaku, on się nie wychyli na ciebie teraz. Niedobrze. Pięknie dostałeś. Jednego mniej. Dobra, Conway, ale zobaczcie, już życia nie mam, nie? No, mówiłem, że to nie jest dla mnie i to nie jest dla mnie, czołg. Absolutnie. Ciekawe, czy tu Conway nie czeka. Dobra, raz kozie śmierć.
O Jezu, Jezu. Lelum polelum. Nie. Chyba Conway dostał kurka najmocniejszej wieży nagle. No cóż, nie, nie. Dziękuję temu czołgowi, no... Szybkość, spoko. Wydaje mi się, że ludzie, którzy potrafią to wykorzystać, to może i wykrzeszą z tego czołgu jakieś super wyniki i tak dalej, wiadomo. Ale ja nie potrafię. To dla mnie nie jest czołg warty zakupu. Naprawdę. No, no żeby ten DPM miał chociaż lepszy, no. Moi drodzy, jak dla mnie mobilność to jest po prostu za mało. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Napiszcie, może komuś bardzo się podoba ten czołg, uważa, że jest świetny. No, ja uważam, że po prostu jeżeli jest lis, no to nie ma sensu kupować tego pojazdu, nie? No bo rozumicie sami, nie? Dlaczego? No nie ma oprócz tej mobilności tutaj zalety. Nie ma działa, nie ma jakiegoś skupienia fajnego. Te obrażenia też nie są jakieś wielkie. DPM słaby, no, no nie wiem, no tylko ta prędkość, tylko ta prędkość. Jak ktoś jakieś super miejscówki ma obcykane i chce tam bardzo szybko dojechać, ale burak też tam dojedzie do licha. Kurka, także... No nie wiem dla kogo jest ten czołg. Ja umywam rączki. Uważam, że po prostu nie jest niczym specjalnym w dzisiejszym wocie, w realiach dzisiejszego wota. Ale poczytam chętnie wasze odmienne komentarze, jeżeli takowe piszecie. To tyle, żegnam się z wami. Do usłyszenia.